Dobry wieczór Państwu. Panie i Panowie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zwykle robiłem to w Busku Zdroju, ale dzięki życzliwości władz miasta i gminy Busko-Zdrój, dzięki pomocy przyjaciół i ocenionemu Radiu Kielce i wielu, wielu innym, panu wojewodzie, panu marszałkowi, chciałbym zaprosić tutaj przed Państwa gospodarza i władcę niepodzielnego na Busku i okolicach, a zwłaszcza człowieka, który kibicuje i wspiera festiwal całym sercem od początku jego istnienia. Zapraszam pana burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój, pana Waldemara Sikor. Dobry wieczór Państwu. Bardzo, bardzo serdecznie witam w imieniu społeczności naszego miasta i gminy Busko-Zdrój wszystkich Państwa w tym miejscu wyjątkowym, a szczególnie tak dla nas ważnym, dla wydarzenia, które na przestrzeni 26 lat wpisało się na stałe wydarzenie o dużym znaczeniu dla naszego województwa świętokrzyskiego, a szczególnie dla naszego miasta i gminy Busko-Zdrój. Szanowni Państwo, witam serdecznie podczas koncertu promującego Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Krystyny Jamroz, który od 26 lat organizowany jest w Busku Zdroju i stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń na kulturalnej mapie województwa świętokrzyskiego. Witam naszych znakomitych gości. Witam posłów pana Krzysztofa Lipca, posła ziemi świętokrzyskiej, prezesa struktur regionalnych województwa świętokrzyskiego. Witam również posła ziemi świętokrzyskiej, pana Marka Kwitka. Witam posłów pana Wojciecha Bardzo przepraszam, panie pośle, ale następnym razem już będzie wszystko ok. Witam pana posła Marka Asta, pana posła Witolda Tarneckiego. Witam senatora ziemi świętokrzyskiej, pana Krzysztofa Słonia. Witam bardzo serdecznie doradcę prezydenta Rzeczypospolitej, prezesa Radia dla Ciebie, Tadeusza Deszkiewicza. Z całego serca witam wojewodę świętokrzyskiego, pana Zbigniewa Koniusza z małżonką. Witam pana serdecznie również pana marszałka województwa świętokrzyskiego, pana Andrzeja Będkowskiego. Miło mi powitać prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, pana Cezariusza Lesisza. Witam dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, Wojciecha Kaczmarczyka. Witam rodzinę patronki festiwalu, męża pani Krystyny Jamroz, pana Sergiusza Mikulicza. Oraz córkę Krystynę wraz z mężem Henrykiem Kuźniakiem. Witam pana Marcina Perza, prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach. Witam gospodarza, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Wyjazdowski, pana Piotra Bernatowicza. Witam pana Janusza Knapa, prezesa Zarządu Polskiego Radia Kielce, współorganizatora dzisiejszego koncertu.
A także witam prezesów Radia Kraków, pana Mariusza Bartkiewicza i prezesa Radia Lublin, pana Mariusza Dekerta. Witam również bardzo gorąco pana Bogdana Borkowskiego, prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Z całego serca witam organizatorów festiwalu, naszą jednostkę kulturalną Buskiego Samorządowego Centrum Kultury na czele z panią dyrektor Marią Wiśniewską. No i szanowni państwo, wyjątkowo witam dyrektora festiwalu, który od 26 lat ten festiwal rozpoczął, dalej prowadzi i mówi, że będzie prowadził do końca świata i może jeden dzień dłużej. Pana Artura Jaronia. Szanowni państwo, miło mi powitać współorganizatorów festiwalu, którzy na etapie trwania tych festiwali w poszczególnych latach włączają się właśnie w współrealizację tego przedsięwzięcia. Jest z nami burmistrz Ożarowa Marcin Majcher. To silna grupa zapadowa jest. Wraz z swoim zastępcą Pawłem Rędziakiem. Witam przedstawicieli sponsorów, partnerów festiwalu oraz zaproszonych gości, a także tych wszystkich państwa, którzy uczestniczycie w tym wydarzeniu i nie miałem osobiście państwa indywidualnie powitać. Jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco wszystkich witam. Drodzy państwo, każda edycja festiwalu odbywającego się zwykle na przełomie czerwca i lipca przyciąga rzesze jego wiernych fanów. Są to nie tylko mieszkańcy Buska Zdroju czy regionu, ale także osoby, które specjalnie na tą okazję przyjeżdżają z najodległejszych zakątków Polski oraz zagranicy. Dla mnie, jako burmistrza miasta i gminy Busko Zdrój, jest to czas szczególny. Czas, w którym możemy obcować ze sztuką na najwyższym poziomie, a także spotkać się bezpośrednio z najwybitniejszymi artystami. Scenerii sal koncertowych, kościołów, a także nowo otwartego kompleksu Tężnia Busko możemy zachwycać się ich talentem i wspaniałym wykonaniem światowych arcydzieł. Przez kilka festiwalowych dni możemy obcować ze wszystkim, co piękne, subtelne i harmonijne, a przede wszystkim z muzyką, która uszlachetnia obyczaje i koi duszę. Mili państwo, festiwal muzyczny to niewątpliwie wielkie artystyczne święto. Z pewnością będzie o tym wspominał podczas dzisiejszego koncertu i tego wieczoru pan Artur Jaroń, jako dyrektor artystyczny. Ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że organizacja takiego przedsięwzięcia jest również ogromnym wyzwaniem logistyczno-finansowym. Nie bylibyśmy w stanie udźwignąć tego ciężaru, gdyby nie hojność sponsorów, mecenasów i przyjaciół festiwalu. Chciałbym im wszystkim z tego miejsca serdecznie i z całego serca podziękować i zadedykować dzisiejszy koncert. Swoje podziękowania kieruję szczególnie do pana wicepremiera Piotra Glińskiego oraz podległego mu resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, którego wsparcie stanowi nieoceniony wkład w rozwój buskiej kultury i największą cegiełkę do festiwalowego budżetu.
Dzięki pozostałym patronom festiwalu, marszałkowi województwa świętokrzyskiego, panu Andrzejowi Będkowskiemu, a także wicemarszałkom i członkom zarządu województwa, staroście Buskiemu, burmistrzom Chmielnika, Skalmierza, Szydłowa, Ożarowa, Solca Zdroju i Złotej, a także dziękuję za wsparcie szczególne współorganizatora festiwalu, jakim jest wojewoda świętokrzyski, pan Zbigniew Koniusz. Dziękujemy, panie wojewodzie. Dziękujemy tenasom, firmom Anna But, grupie Polskie Składy Budowlane i hotelowi Słoneczny Zdrój, a także serdecznie podziękowania składam partnerom festiwalu, totalizatorowi sportowemu oddziałowi w Kielcach, a także wszystkim sponsorom, szczególnie tym, którzy wspierają nas od wielu, wielu lat, takim jak pan Mieczysław Sas, właściciel zakładu metalowo-kotlarskiego w Busku Zdroju, pani prezes Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju, pan prezes i dyrektor generalny przedsiębiorstwa farmaceutycznego Sulfur, hotel słowacki Termy Spa, a także takim podmiotom jak Uzdrowisko Busku Zdroju na czele z prezesem Michałem Płatkiem. No i nie ukrywam, że bardzo aktywnie włączają się w te przedsięwzięcia również proboszczowie parafii i z Buska Zdroju, i z Solca, i z Wiślicy, i z Kalmierza, i okolicznych miejscowości, a także innym tym, którym nie sposób jest dzisiaj wszystkich wymienić, bo bez wsparcia nie byłoby możliwe, aby to przedsięwzięcie się odbyło. Wszystkim Państwu jeszcze raz z całego serca dziękuję. Dzięki Wam mogę mieć pewność, że Krystyna Jamroz, która była niezwykłą osobowością polskiej sceny operowej, już na zawsze i nierozerwalnie kojarzyć się będzie z Buskiem Zdrojem. Drodzy goście, kończąc, życzę wszystkim udanego wieczoru oraz niezapomnianych wrażeń, które nam, mam nadzieję, zachęcą do tego, by nasze gościnne miasto Busko Zdrój odwiedzić osobiście i z całego serca zapraszam, ale zapraszam również na dzisiejszy koncert. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Lipca. Panie i panowie, dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby być świadkami wielkiego wydarzenia muzycznego. Dlatego nie wiem, czy ten mój głos będzie taki ważny, ale myślę, że warto dzisiaj wyrazić ogromną radość z faktu tego, że festiwal Krystyny Jamroz zawitał w Warszawie. To dla nas, mieszkańców ziemi świętokrzyskiej, bardzo ważne wydarzenie. Bo tak, w Busku Zdrój, na ziemi świętokrzyskiej, ten festiwal jest wielką promocją naszego regionu. No ale chcielibyśmy, żeby o tym festiwalu usłyszała cała Polska. Tak, jak znakomitą postacią, o której nie tylko cała Polska wiedziała, była patronka tego festiwalu, Krystyna Jamroz, której jesteśmy wdzięczni pamięć. Jesteśmy dumni z tego, że pochodziła właśnie z naszego regionu. Proszę Państwa, ten festiwal odegrał bardzo ważną rolę nie tylko w promowaniu naszego regionu, ale również w tej działalności edukacyjnej. Otóż w moim przekonaniu poprzez ten festiwal udało się organizatorom osiągnąć to, co często bywa rzeczą bardzo trudną, wręcz nieosiągalną. Otóż dzięki temu festiwalowi ta wysoka kultura trafiła do zwykłych ludzi. I to jest rzeczą wielką, albowiem festiwal gromadzi tłumy ludzi na różnych przedsięwzięciach, które wokół tego festiwalu się dzieją. Dzisiaj pragnę bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi Arturowi Jaroniowi
za to, że jest kontynuatorem tego wspaniałego dzieła muzycznego Krystyny Jamroz, za to, że każdego roku przywołuje ją na pamięć, jak i również za to, że do Buzka Zdroju za jego pośrednictwem przyjeżdżają wielcy muzycy tego świata, którzy tak pięknie promują naszą narodową kulturę. Będąc za to wszystko wdzięczny Państwu również za to, że zechcieliście tutaj przybyć do Zamku Ujazdowskiego na to wydarzenie, proszę Was o to, aby to wydarzenie ważne dla mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej spotkało się z wielkim uznaniem również w całej Polsce. Mam takie przekonanie, że od dnia dzisiejszego, od tego roku, zawsze po festiwalu w Buzku Zdroju będziemy się spotykać tutaj w Warszawie, aby ten festiwal podsumować. Życzę Państwu dobrego wieczoru, dobrego bytowania z muzyką polską. Wszystkiego dobrego. Czy pan wojewoda zechce powiedzieć nam dwa słowa? Bo w końcu troszkę czasami spędzam właśnie z panem wojewodą, z panem marszałkiem. Panie marszałku, też pana poproszę o dwa słowa. Szanowni państwo, bardzo mi miło tutaj gościć i powiem tak. Świętokrzyskie to piękny rejon, piękny zakątek naszego kraju i piękni ludzie. My lubimy się dzielić i dzielimy się również tym, co mamy najcenniejsze. A wśród tych perełek świętokrzyskiego znalazł się ten przepiękny koncert z tak piękną patronką tego koncertu. Myśmy to sprawdzili od lat i dlatego śmiemy prosić, nawet więcej niż prosić. My Was zapraszamy wszystkich, całą Polskę, Warszawę, cały kraj. Do Buzka, my tu też przyjedziemy, ale zapraszamy do Buzka Zdroju na koncert Krystyny Jamroz. To jest piękne wydarzenie z wieloma ludźmi, którzy scenę artystyczną mają opanowaną od podszewki, którzy zjeździli często cały świat, a w Buzku znaleźli to miejsce, o którym mówią, że warto tam wracać i wracają co roku od wielu lat. Dlatego z wielką i nieukrywaną przyjemnością zapraszam Państwa na kolejne edycje konkursu, na kolejne edycje festiwalu. I tak jak pan poseł wspomniał, być może, że Warszawa to będzie kolejny przystanek. Na tym myślę, że nie skończymy, ale dzisiejszy dzień myślę przejdzie do historii jako taka ekspansja naszego lokalnego produktu świętokrzyskiego, tym razem w postaci właśnie tego pięknego wydarzenia, jakim jest pamięć o Krystynie Jamroz. Wszystkiego dobrego. Panie marszałku, zapraszam. Szanowni Państwo, również wyrażam ogromną radość z faktu, że Buzko Zdrój znalazło się dzisiaj w Warszawie, że województwo świętokrzyskie jest tu w sercu Mazowsza, że muzyka festiwalowa, która towarzyszy temu festiwalu od 26 lat imienia Krystyny Jamroz, również wybrzmi tu, w tych murach Pałacu Ujazdowskiego. Dla nas, dla naszego regionu, dla samorządu województwa jest to też bardzo istotny moment, że możemy w jakiś sposób też tutaj gościć. Bo festiwal się z roku na rok rozrasta. Coraz więcej miejscowości, nie tylko w Buzku, przyjmuje i ma okazję usłyszeć wybitnych artystów. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie i myślę, że będzie to taki następny etap w rozwoju tego festiwalu, czego
życzę wszystkim, którzy ten festiwal rokrocznie organizują. Szanowni Państwo, życzę udanego wieczoru, pięknej przygody, piękną muzyką. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdyby nie grono pasjonatów, przyjaciół tego festiwalu, którzy są współorganizatorami. Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim panu prezesowi Januszowi Knapowi, całej ekipie Radia Kielce, na ręce pana burmistrza, podziękowania dla Urzędu Miasta i Gminy i Głuskiego Samorządowego Centrum Kultury. Tu od rana wszyscy uwijali się jak w ukropie, żeby dzisiaj można było delektować się muzyką. Dziękuję partnerom tego koncertu, panu wojewodzie Zbigniewowi Koniuszowi, panu marszałkowi Andrzejowi Będkowskiemu, panu prezesowi Marcinowi Peżowi ze specjalnej strefy ekonomicznej w Starachowicach i prezesowi Płatkowi z uzdrowiska Busko-Zdrój. Za chwilę, proszę Państwa, muzyka. Przed Państwem pojawi się bardzo młodziutka osoba, która zaczynała jako wolontariusz w czasie festiwalu. Obserwowała, może marzyła wtedy. Dziś jest już artystką, która pojawia się na coraz śmielej na scenach festiwalowych. No i postanowiłem zaprosić tą młodą damę, żeby dzisiaj otworzyła koncert. Żeby otworzyła koncert pieśnią Fryderyka Chopina. Za chwilę wielki konkurs chopinowski. Jak słuchacie Państwo dwójki od rana do wieczora, Chopin w rozmaitych odsłonach. My dzisiaj usłyszymy jego życzenie. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie. Czyż może być piękniejsze słoneczko? Przecież Busko ma w herbie słońce, więc o tym słoneczku będzie śpiewać pięknie Klaudia Duda, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie profesor Katarzyny Oleś-Blachy. Zaraz po Klaudii pojawi się pani profesor właśnie dzisiaj. To ta piękna nić pokoleniowa, która łączy te wszystkie pokolenia, które kiedyś właśnie za sprawą chociażby Krystyny Jamros śpiewały na operowych scenach, a kolejne pokolenia, kolejni uczniowie, można powiedzieć, jak to moi przyjaciele za wschodniej granicy mówią, wnuki, prawnuki wielkich artystów. Klaudia Duda zaśpiewa jeszcze dla Państwa drugą pieśń. Będzie to piękna liryka Mieczysława Karłowicza z opusu pierwszego Zasmuconej, chylisz główkę na pierś białą. Przed Państwem Klaudia Duda.
Boże, ilochu przytomny, znikłych serca ma. No i proszę Państwa, ta nić się wszędzie jakoś tak bardzo w sposób naturalny. Za chwilę przed Państwem profesor właśnie Klaudii Dudy, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, solistka Opery Krakowskiej Katarzyna Oleś-Blacha, artystka o uznanej międzynarodowej sławie. No i skoro o tej nici tak tutaj wspominam, to za chwilę usłyszymy słynną pieśń Stanisława Moniuszki Prząśniczka. Następnie Ignacego Jana Paderewskiego, a oprócz oczywiście rozmaitych rocznic warto wspomnieć, że w tym roku przypada 80. rocznica śmierci tego wielkiego patrioty, pianisty, kompozytora, męża stanu. Usłyszymy piękną pieśń z opusu 7 do słów Adama Asnyka, Chłopca mego mi zabrali, a następnie usłyszymy pieśń, a w zasadzie arię pochodzącą z operetki Rajski ptak Ludomira Różyckiego. To właśnie ta aria o tym pięknym tytule. No i występ swój pani profesor Katarzyna Oleś-Blacha zakończy słynną arią Hanny z czwartego aktu opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki. Oczywiście z tej sławnej opery, którą, jak Państwo wiecie, za życia kompozytora zagrano tylko 3 razy. Po cięciach cenzorskich mimo wszystko lud wyszedł na ulicę manifestować swoje uczucia, zatem cenzorzy zdjęli tą operę i już Moniuszko więcej razy nie mógł jej usłyszeć. No ale tak to, drodzy Państwo, bywa z tą kulturą, z tą muzyką, z tą sztuką, że ona czasami wywołuje tak wielkie emocje. Proszę sobie wyobrazić, że Ignacy Jan Paderewski, wracając w 1918 roku, zamierzał wrócić do Warszawy, ale wybrał drogę przez Gdańsk, Poznań i później dopiero Warszawę. No Poznań wiadomo, czym się skończył. Niemcy usiłowali nie dopuścić Paderewskiego, żeby znalazł się w tym Poznaniu. Kluczyli tym pociągiem, no ale oczywiście na kolei też pracowali polscy kolejarze. W każdym razie Paderewski przyjechał. No ale tam już czekali żołnierze, żeby mu wręczyć nakaz natychmiastowego opuszczenia Rzeszy. No i tłum nie dopuścił. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jaki naród jest mądry. Nie dopuścił żołnierzy, żeby mu ten list wręczyli. Skończyło się słynnym przemówieniem z balkonu hotelu.
który wywołał oczywiście powstanie wielkopolskie, jedno z tych powstań, które zakończyły się sukcesem. No ale do czego zmierzam, drodzy Państwo, bo po pieśni Paderewskiego usłyszymy Różyckiego. Otóż w 1919 roku z Berlina, tam gdzie studiował, gdzie przebywał, wracał Ludomir Różycki pociągiem. Oczywiście również podróżowały jego bagaże, a były to wielkie trzy skrzynie z nutami. I kiedy niemieccy celnicy pytają się, co to pan wiezie, co to jest za bagaż, no to są nuty. Oni mieli, ale po chwili jeden woła drugiego, słuchaj, puścimy go, bo znowu się skończy takim powstaniem jak z Paderewskim. Drodzy Państwo, pani profesor Katarzyna Oleś-Blacha, Moniuszko, Prząśniczka, Paderewskiego chłopca mego mi zabrali, Rajski ptak Ludomira Różyckiego i aria Hanny z czwartego aktu Strasznego Wodoru. Zapraszam. Prząśniczki siedzą jak aru żyweczki, przez sobie przędą jedwabne nityczki. Kręci w życiu, wiecie tobie wyć, to to lepiej, czy jadłusza nić. Poszedł do królewca młodzieniec wycinu, a zobie się zalewał, żegnając dziewczyną. Kręci w życiu, wiecie tobie wyć, to to lepiej, czy jadłusza nić. Idzie przędza wesoło dziewczynie, mówię to o trzy dni o wiernym chłopczynie. Kręć, kręć, wleciono, wiecie tobie, wieć, to mnie to lepie, czy ja duszę nić. Inny się młodzieniec podsuwa z obocza, i ile mu rada dziewczyna ochocza. Kręć, kręć, wleciono, prysłową dłoni. Dziewczę połowę, wstydź się, dziewczę, wstydź.
trwać w bezrzędnym stanie. Zamiar dzieli niesłychanie. Mówi pani Czecznikowa, że z nich każdy wolność chowa, aby nie ulegać łzom. Gdy głos święty nie wzruszony, mimo prośby płaczu żony, każe swój pożegnać dom. Myśl szlachetną w sercach chwalę, lecz na waszych ruin odparcie. Myśli rycerze, wspomniałem już wcześniej Paderewskiego, to pora na jego fortepianową twórczość. Drodzy Państwo, to się działo jeszcze, kiedy Paderewski był bardzo młody, studiował w Warszawie, jeździł na koncerty po uzdrowiskach, drodzy Państwo.
Nie wiem, czy wtedy wyjeżdżał do Buzka, pewnie do Konstancina, gdzieś niedaleko. Wyjeżdżał ze swoim przyjacielem skrzypkiem. Byli na koncercie, no ale trafili na wyjątkowo kiepski instrument. Pianino, co rusz się, drodzy Państwo, zacinało klawisze. No, pianista praktycznie nie miał co robić. No jeszcze pół biedy, jak akompaniował, bo cała jakby energia widowni była zwrócona na skrzypka. No ale kiedy przyszło mu grać solo, poprosił w końcu swojego kolegę: słuchaj, ja otworzę klapę od pianina, ty stań i te zacinające się młotki postaraj się trafiać palcami, żeby wracały na swoje miejsce. No przynajmniej jakiś dźwięk wydobędziemy. No proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia schodzą rano na śniadanie, na tak zwaną stołówkę, jadalnię i słyszą, że przy sąsiednim stoliku dwie starsze damy rozmawiają na temat ich występu. Słuchaj, byłaś wczoraj wieczorem na występie młodych muzyków. No tak, tak. A jak ci się podobał pianista? No wiesz, dobry, ale ten co stał, ten to dopiero grał. Szanowni Państwo, posłuchajcie trzech utworów Ignacego Jana Paderewskiego. Będą to dwie kompozycje z cyklu Humoreski koncertowe, opus 14. Będzie to najpierw Sarabanda Hamol, później Menuet i Legenda Azdur pochodząca z cyklu Miscellanea, opus 16, numer 1. Legenda, która troszkę można powiedzieć przypomina w dalekim zarysie chopinowski pierwowzór ballady. Oczywiście gdzie tam tej legendzie do ballad chopinowskich, no ale przecież muzyka Paderewskiego pisana z serca na pewno się Państwu będzie podobała.
Wśród wielu artystów, którzy przewinęli się w ciągu tych 27 festiwali, bez wątpienia jedno z czołowych miejsc zajmuje wybitny polski tenor Adam Zdunikowski. Jest nie tylko częstym gościem na koncertach operowych, na koncertach oratoryjnych czy kameralnych. Występował, można powiedzieć, wszędzie tam, gdzie festiwal zawitał, a więc i w Glinianach koło Żarowa, i w Ożarowie, i w Solcu Zdroju, i w Wiślicy, i w Busku Zdroju wielokrotnie. Drodzy Państwo, trudno zliczyć. Jest zaprzyjaźnionym artystą, można powiedzieć, że od zawsze, odkąd tylko ja sięgam pamięcią, Adam Zdunikowski jest zawsze niezawodny, ba, czasami zastępujący kolegów w sposób szczególny. Tak też się dzisiaj, drodzy Państwo, stało, bowiem anonsowana wcześniej Joanna Woś wylądowała niestety w szpitalu. Mam nadzieję, że dzisiaj z tego szpitala wyjdzie. Nagła niedyspozycja i kilka koncertów, mówiąc kolokwialnie, poszło się bujać, ale to tak jest, drodzy Państwo, z tym zdrowiem. No i proszę Państwa, tak jak w Milionerach, telefon do przyjaciela. Adaś Zdunikowski, niezawodny. Jestem. Adam Zdunikowski. Wspaniały muzyk, wspaniały śpiewak. Również od wielu, proszę Państwa, lat przewodniczący jury konkursu wokalnego dla uczniów szkół drugiego stopnia imienia Krystyny Jamrus i wielkiego konkursu dla studentów i absolwentów imienia Krystyny Jamrus, którego laureatów mamy okazję podziwiać na kolejnych festiwalach. Dba o tych młodych artystów, promuje, za co jestem mu ogromnie wdzięczny. I proszę Państwa, zaczniemy nasz wspólny występ od pieśni Mieczysława Karłowicza Pamiętam ciche, jasne, złote dnie. No a później coś, co ja ogromnie lubię w wykonaniu Adama. Aria Stefana z trzeciego aktu Strasznego Dworu. Skoro zaprosiłem Państwa na koncert muzyki polskiej, nie wyobrażałem sobie, że nie będzie tej pięknej arii. No a żeby tak nie było całkiem bardzo poważnie, to po arii Stefana usłyszymy wdzięcznego krakowiaczka, również Stanisława Moniuszki. Adam Zdunikowski. Ciche, jasne, złote dnie, co mi się dzisiaj cudnym zdają snem, bo był otwarty raj także i mnie, bo był otwarty w dzieci. Czasem myślę, żem ja tylko spał, że całe życie moje było snem. Zbudzę się raj ten odnajdę, com miał, co miał dzieci. Thank you.
Się potrzebą. Tak, tak, to straszny, bardzo straszny dwór. Prawdę mówił Maciej stary, są tu strachy, są tu czary. Ten niepokój nieustanny, mysz o wzroku pięknej Hanny. Że czarami, że czarami oczy jej. Tak niezawodnie, bo wszedłszy pod ten dach, tylko mi tych oczu strach. Nie, nie myślmy o tym, baczność Stefanie, wszak się przyrzekło żyć bez żadnym stanie. Cóż to jest? Maciej mówił, że od lat tysiąca chyba dusza wracająca spoza grobu dla pokuty wprowadza w obrót zegar ten zepsuty. Przestał bić. A teraz gra. Boże mój, melodia ta, o jakieś chwile przypomina, jak rozpala w piersi krew mój ojciec w kole rodzinnym naszym, mnie lub Zbigniewa, starszego syna, ucząc drewnianym władać pałaszem. Tak często nucił ten sarmacki śpiew. Słyszę tę piosenkę dziecięcych wspomnieniem, jak płynie z piersi ojca do niebiańskich stref. Widzę, jak matka za anielskim swym uśmiechem strzeży synów swoich synów i grających w cieniu drzew.
twym zgonie, walca łonie skonał ten serdeczny śpiew, serdeczny śpiew. Słyszę, jak rodzic tę pieśń swobodnie nuci, gdy za najświętszą sprawę śpieszy przelać krew. Widzę, jak matka niepewna, czy on wróci, wzywa Boga, prosi Boga, by łagodził wojny gniew. Matko moja miła, gdyż nas osierociła, po twym zgonie w ojca łonie skonał ten serdeczny śpiew, serdeczny śpiew. Wesół i szczęśliwy krakowiaczek ci ja, a mój konik siwy raźno się uwija. Uwijaj się raźno, bierz kopytka mi ognia krzesz. Czapeczka czerwona na głowie mi płonie, pokazuje ona, że mi gorę włonie. Gore serce pędzi koń, a dziewczęta klaszczą w dłoń. Gore serce pędzi koń, a dziewczęta klaszczą w dłoń. Z czapki pawie pióro, barwami się mieni, jak dzionek za chmurą, gdy go świt zrumieni. Dumnie błyszczy pawi puch i ja dumny, ja such. Krakowiaczek ci ja, pędzę sobie żwawo, kto mnie nie wymija, plunę w twarz kurzawą. Bo ja sobie pan i król, wśród zielonych niw i pól. Bo ja sobie pan i król, wśród zielonych niw i pól. Koło szumi zboże, kłania mi się kolosem, a jak zbiorę zorze, to pobrzęknę trzosem. A dziewczęta z całej wsi będą się przymilać mi. I ta ładna leży.
zaspokajać ich próżne chęci. Obudź mnie już żadna, nie zraham i nie znęci. Jedno tylko serce mam, jedną tylko halkę znam. Jedno tylko serce mam, jedną tylko halkę znam. Adam Zdunikowski. Norwid pisał rodem warszawianin. My mamy takiego wspaniałego muzyka, ambasadora ziemi świętokrzyskiej, który bardzo młody, mimo tego młodego wieku, osiągnął tak wiele, bo cóż, brał udział, proszę Państwa, w kilkudziesięciu konkursach fletowych na całym świecie, no i niestety dla konkurencji wszystkie wygrał. To rzadka okoliczność. Studiował w Polsce, we Wrocławiu, profesora Traczewskiego, studiował w Monachium, wygrał wszystkie możliwe do wygrania laury, koncertuje na całym świecie, ma szereg światowych prawykonań. Miał okazję koncertować z maestro Krzysztofem Pendereckim nawet właśnie 2 lata temu podczas jubileuszowego 25. festiwalu właśnie w obecności naszego nieodżałowanej pamięci mistrza kompozycji. Łukasz Długosz wykonał wtedy jego koncert fletowy. Łukasz Długosz, proszę Państwa, rodowity skarżyszczanin, to można powiedzieć ziomek pana marszałka Andrzeja Będkowskiego, ale również mój od wielu lat wspaniały młody przyjaciel, który no, fascynuje energią, pomysłami, jest wszędzie i proszę Państwa, mimo że koncertował w tylu miejscach na całym świecie, pandemia na szczęście w tym przypadku była dla nas o tyle łaskawa, że dzięki temu, że nie ma go w Stanach, w Kanadzie, w Peru i gdzie indziej, jest za to w ziemi świętokrzyskiej może częściej niż by może sam oczekiwał, ale jest częściej. Wszędzie tam, gdzie jest publiczność, gdzie są ludzie, tak jak pan wojewoda pięknie wspomniał, są ludzie, którzy czekają na tą piękną muzykę i tam wszędzie, obiecuję Państwu, festiwal będzie docierał, pomysłów jest, proszę Państwa, cała masa. Na szczęście są dobrzy ludzie, którzy pomagają. Ja chciałbym w imieniu organizatorów, moich przyjaciół z Budzkiego Samorządowego Centrum Kultury, z Towarzystwa Przyjaciół imienia Krystyny Jamroz, jest wieloletni dyrektor placówki Budzkiej i teraz również prezes tego towarzystwa, przyjaciel Jerzy Cygan z nami tutaj. Nie ma wielu, którzy odeszli, ale zostaje idea, zostaje piękna muzyka, zostają piękne wspomnienia. Mam nadzieję, że dużo pięknych chwil zapamiętacie Państwo z dzisiejszego wieczoru, który pomału zbliża się do końca. Za chwilę przepiękny duet. Któż by pomyślał, że Łukasz Długosz spotka na swej drodze piękną, wspaniałą flecistkę Agatę Kielar. Pobrali się, razem koncertują. No, proszę Państwa, znam historię, bo sam w różnych duetach występuję, jak zresztą nawet i dzisiaj. Wiem, jak jest trudno, ale żeby oddychać razem, grać razem, to tylko chyba małżeństwo potrafi być tak zgrane. Proszę Państwa, usłyszymy dużo pięknej muzyki, mało może wypromowanej, ale jakżeż pięknej. Mamy rok Władysława Żeleńskiego. Akcentowaliśmy rocznicę i Chopina, i Paderewskiego. Również za chwilę Żeleński. Władysław Żeleński napisał przepiękny duet na 2 głosy żeńskie, które w transkrypcji na flet
właśnie Agaty Kielar-Długosz i Łukasza Długosza za chwilę usłyszymy. To przepiękna, nastrojowa barkarola. No a później, proszę Państwa, no zdziwicie się, że Chopina można również w takiej wersji zagrać. Można, wszakże muzyka genialna zawsze inspiruje twórców. Na dwa flety jeden z najpiękniejszych chopinowskich mazurków, utrzymany w charakterze overka, mazurek D-dur z opusu 33. No a później rodem z Lwowa kompozytor XIX-wieczny Franciszek Doppler, który mimo że Austriacy, bo to był wówczas już zabór austriacki, usiłowali go na swoją modłę przysposobić, mówił w domu po polsku, znał doskonale polski i usłyszymy przepiękne, wirtuozowskie andante i rondo na dwa flety. W tym przypadku zamiast orkiestry będzie, musicie nam Państwo wybaczyć, że z racji skromnego pomieszczenia nie ma dzisiaj z nami orkiestry, ale myślę, że jak wspomniał Pan Burmistrz, to pierwsze nasze spotkanie. Mam nadzieję, że nie widzimy się, proszę Państwa, w Warszawie dwa razy, czyli pierwszy i ostatni. Także zostawiając Państwa sam na sam z przepiękną muzyką, chciałbym właśnie Państwu polecić twórczość Franciszka Dopplera. No ale tak, żeby, proszę Państwa, troszkę nie było tak koturnowo. Państwo, którzy mnie znacie z festiwalowej estrady, wiecie, że nie samą poważną muzyką człowiek żyje. To opowiem taką anegdotę, może nie będzie akurat nie krotochwilna na dzisiejszą okazję, ale proszę sobie wyobrazić, że złapał lisek gąsk, prawie jak z Ignacego Krasickiego. Już ją miał schrupać, ale gąska tak w ostatniej chwili mówi: liś, liś, lisie, no co tam, a pozwól mi przed śmiercią zatańczyć dla ciebie. A tańcz, głupia. No to gąska. La 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 la. La 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 la. I pofrunęła. A lis tak za nią patrzy, mówi: i na co mi była ta część artystyczna? Szanowni Państwo, wspaniali nasi goście, wieńczący dzisiejszy piękny festiwalowy wieczór. Goście wielu festiwali, również zwiedzający razem z Festiwalem Ziemię Świętokrzyską. Agata Kielar-Długosz, Łukasz Długosz. W tej części Europy najwybitniejsze polskie duo. Thank you.
Agata Kielar Długosz, Łukasz Długosz. I Artur Jaro. Nie będziemy Państwa trzymać w niepewności. Jesteśmy przygotowani do koncertu. No taka już tradycja buskich festiwali. Jak żył Bogusław Kaczyński, to orkiestry nie chciały przyjeżdżać, bo wiedziały, że 4,5 godziny to jest tak startowo. No ale nie, obiecujemy, że się jakoś tak sprężymy. Proszę Państwa, coś specjalnie dla Państwa, tak na deser, taka wisienka na torcie. Astor Piazzolla, Oblivion. Thank you.
Zapraszamy do nas. Klaudia Duda. Katarzyna Oleś-Blacha. Adam Zdunikowski. Agata Kielar-Długosz. Łukasz Długosz. Byli gośćmi wieczoru promującego festiwal, międzynarodowy festiwal imienia Krystyny Ewanowskiej w Busku Zdroju w delegacji w Warszawie.